Witam, witam. W kolejnym odcinku kolejnej transmisji z serii Red Dead Redemption 2. Polowaliśmy na łosia, którego przez nie wiem ile to czasu, ale na pewno bite 2 godziny nie mogłem ni cholery znaleźć. I jestem skłonny sobie tego łosia już darować, bo ile można za jednym cholernym łosiem biegać. O, zjem sobie tylko czekoladkę. No tu by mi zabójcza spadała, wytrzymałość troszkę też. Jeszcze rozejrzę się, ale jeśli nie ma, nie będziemy go na siłę szukać, wiecie. Sobie wrócimy do obozu i ewentualnie pójdziemy zapolować może na coś innego ulepszymy. Chranić tego łosia po prostu. Myślę, że może kiedyś się go uda znaleźć przy okazji, gdzieś tam przypadkiem. Często tak bywa, że jak się człowiek szuka, no to tego znaleźć nie idzie, a się znajduje przy okazji mnóstwo innych też innych zwierząt na 3 gwiazdki, które w danej chwili może nie są potrzebne, no ale w przyszłości mogą się okazać potrzebne. Tak samo może być z łosiem. Skupmy się na czymś innym, a łoś sam się znajdzie, tak myślę. Dobra, ponikać. Muszę obóz oznaczyć, bo nie wiem gdzie on jest. Bez oznaczenia nie trafię. Tutaj. No daleko trochę, ale się przejdziemy. Owszem, będę się jeszcze rozglądał w trakcie jazdy, bo to niby to są te miejsca respawnu, odwiedziłem wszystkie, ale nigdy nie wiadomo, może gdzieś poza tymi lokacjami też być łoś. Tego nie wiem. Nie mam pojęcia w ogóle gdzie on występuje, bo nie mam go nawet zbadanego w kompendium, także taka totalna, totalna niewiadoma dla mnie. Chciałem go polować, bo to, autozapis, to coś nowego by było właśnie do kompendium. Aktualizowałoby ogólny postęp w grze też, ale nie ma to nie. Prosić o łosia tu nie będę. Zrobiłem co mogłem. Objechałem wszystkie te miejsca, łosia nie spotkałem. O, dziki widzę chyba. Albo to kamienie. Ale totalnie chyba nigdy tu nie widziałem łosia. Pewnie podobne 2 PT. Na YouTubie, znaczy widziałem na YouTubie, patrzyłem ostatnio, jak ziomuś jakiś tam, co to za kojoty, jakiś ziomuś polował na te łosie przy jeziorze tym Kaingorn, czy jak ono się tam zwie, były tam i to parę było. A czekajcie, tu coś było, jakaś kropeczka, tak? Zadanie jakieś? Jedź, tu widzę coś się dzieje. A to ten szaleniec. Ty mnie prześladujesz, gościu. On po prostu chyba będzie się pojawiał. O, dać go, on po prostu się pojawia w różnych miejscach. Pewnie go jeszcze nie raz spotkamy.
O, kurde, ale fajna dorożka. Aj. Tędy. To ma też białego konia? Też Arab? Czekajcie. A konia chce spadać. Cholera. Nieznajomego mi tu bada. Ja sprawdzić co to za koń. Nie bój się, gościu wystraszy. Jedziemy. Okej, okay, ja. To to. Wapiti, no, tak myślałem, że wapiti. Ale mówię, łosio podobne, trzeba sprawdzić. Nie, to jest koń tam, dobra. Wiem, że łosio. O, jedzie pociąg. Tu i konikus. Jak się konia zatrzymuje? O, fuck. Ratuj go. To za dekle. Konia mi rozjechali. Żyjesz? Nakarmię go. Aż jest. Dobra, super. Żyjesz. Jak nowo narodzony. Kurczak się tak konia gwałtownie zatrzymuje. Tym się przyspiesza. Kontrolem? Czekajcie, rozpędzę się. O, kontrolem się hamuje. Nie wiedziałem tego. To wjechałem w pociąg. Normalnie by konie wjechał w pociąg. Ale to nie jest normalna sytuacja. Dobra. A to co to jest? Jeleń. To nie. To mnie nie interesuje. Znaczy, tu przy tej rzece też gdzieś można bało się spotkać. Znaczy, pamiętam gdzie w sumie. Idziemy do góry. Jedź, Artur, jedź. Who's that?
dumbass. Dobra, idziemy do Wilsona. Zobaczymy. Coś tam się kryje ciekawego. Do ulepszenia jeszcze. Ja źle oznaczyłem. Co ja oznaczyłem? A, swoje spanie chyba. Gdzie jest Pearson tu? Okej. Torba. I'm very happy to make you something if you bring me the right materials. A sobie torbę zrobimy jeszcze jakąś. Taką. Chciałbym to wszystko generalnie porobić. Jelenia mam. Wiewiórki i borsuka. Może to nie wydaje się jakieś trudne. Nie wiem, gdzie tego borsuka upolować. Czekajcie, oczywiście. Ja sobie wsparcie ze strony internetu zapodam, chociaż ostatnio mi nie pomógł. No, zobaczymy. A, gdzie to było? Tu. Stronka i 30 borsuk. Borsuka nie kojarzę. Borsuk jest, tyk. Badger. O, tu w pobliżu to tak lipa trochę z borsukami. No nie można tego powiększyć? Można było zawsze? Te... I te jak... Wszystkie mogę powiększyć mapki, ale tej jednej nie mogę. To jest kurde podejrzany temat. Czekajcie. Control plus też da radę. Dobra, lecimy. Control plus. Okej. Okay. Tak najbliżej to tu w okolicy Valentine. Czekajcie. Borsuk i wiewiórka. Wiewiórka jakaś specjalna. Byle jaka, wiewiórka ogólnie. Dobra, spadam. Ej, a czekajcie, jeszcze chwila. Idealny, aha, tam też chyba idealny stan był, nie? Tak, dobra, wszystko, dobra. Ten mapa, trzeba oznaczyć. Potencjalne miejsce występowania borsuka. Tu, przy tym stawku czy jeziorku, czy jak to jest. Ale więcej, szczerze mówiąc, najwięcej. W sumie nie ma, że najwięcej. A nie, co ja tu? Cholera, nie to patrzę, kuźwa. To nie tu. Cholera. To jest za, to nie, to w tę stronę nie ma żadnego. Borsuki bardziej na południu są. Blackwater, to tam się dostanę, to są pojedyncze sztuki. Bardzo dużo. Nie no, ale tu teoretycznie, czekajcie, gdzie to jest? Coś tu jest. Coś tu można spotkać niby. O, właśnie w tych okolicach. Więc możemy zobaczyć, żeby daleko nie jechać, bo na pewno... Takie białe? Ciekawe. Właśnie na pewno można gdzieś tu je zobaczyć. Tu, odtąd wzwyż. Tu jest chyba ich najwięcej. Według tej mapki. Tak jest naprawdę? Tego nie wiem, nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Nie sprawdzałem, ale zobaczymy tutaj, najbliżej obozu, bo... Po co bieg... A borsuka w ogóle? Czekajcie, zobaczę czy go mam. Kompendium. Żeby wiedzieć, czym polować na niego. To jest to. O, mam nawet. Dobra, super. Borsuka amerykańskiego. To. W suchych terenach Ameryki. To i drapieżnik. Ten wiewiórkami się żywi. Wiewiórkę też muszą polować. Lekki sztucer. Dobra. Jestem za. Wolę z pistoletu niż z łuku. Osobiście. Czekajcie. Aha, bo muszę wyjść z obozu, żeby... Mieć dostęp do broni. Hej, idziemy. Konik może... A dobra, idę do konika. Która jest godzina? 17.
Już będzie zmierzch zapalał. To może się prześpimy od razu. Czego jest? Wielebny to wie. Tam jeszcze odpychasz. Idziemy się przespać. Może jest późna godzina. Śpi. Do poranka. Ale mi cały dzień na to. Na wszelkie polowania. O, tak zrobię. No. Da się przespać. Artur, gotów? Ale wytrzymałeś, aż na złoto mi świeci. Ogól się, ale zaraz ci fajny jest. Na razie zapuszczam. Chcę zobaczyć, jak długa broda mi urośnie. Zawsze się goliłem, teraz zapuścimy. I konkretny myśliwy z długą brodą. Ja no, potem się ogolę, jak już będą jakieś misje fabularne. Gdzieś jakieś wyprawy do miasta, żeby wyglądać na ludzi, ale... Tak to będę zarastał. Bo się zrobię na takiego Wolverina. Rosomak. Jedziemy. Jedziemy, bo to jest niedaleko. Może akurat znajdziemy borsuka tu. Nie będę musiał daleko jeździć. Aha, ten taki sztucer trzeba wyciągnąć. Karabin. Jest to. Jak w złym stanie. Co wy mi tu pierdolicie? Za czym się? Jak się kurde broń czyściło? No. Wyczyść. No może i w złym stanie. A przyspieszyć to, bo będzie czyścił do jutra. Nie ma czasu. Borsuki uciekną, chowaj. Niby tu mogą być. No dobra, zobaczmy. Króliki. Kurczę. Nie chcę polować bez niepotrzebnie na króliki, jak potrzebuję co innego, ale tylko, że te króliki jeszcze też będą potrzebne. Ja bym musiał sobie... A czekajcie. Co to jest? Nieznane zwierzę. No to nie jest borsuk. Co to było? Jak to zbadać? Mogę to zbadać? Coś, co będzie przede mną uciekać? Tam. Powaliło. Chcę zobaczyć, co to jest. Mnie to... Kurza, że nie mam tego zbadanego. Ale się ze mną w kotka i myszkę bawi. Oj no ty. A to jest lis. To jest to nieznane zwierzę? Lis? Ja pierdzielę. Artur, oczywiście. To jest naprawdę nieznane zwierzę. Dajcie mi borsuka. A to nie. Czekaj, czy go zdajdę. Tak w miarę szybko. Z tymi małymi też ciężko. Znaczy z małymi, z dużymi również. A nie, wydaje mi się, że borsuka to bym miał jako znane zwierzę. To to cholera biega tu. Kojoty prediowe.
No wkurza mnie to nieznane zwierzę, bo nie wiem, czy bursuka mi pokaże. Ej, ale to co to jest? Pobnie? A. Kurde, szopy. Dużo tych zwierząt biega. Węgowiec to nie. Wiewiórka albo ten, albo no borsuk. Tylko te dwa mnie interesują. No i łoś oczywiście, ale tu łosia nie spotkam raczej. Dobrze patrzę? W dobrym miejscu? Niby tak. Ewentualnie jeszcze na drugiej stronie mogę poszukać tutaj. A jeszcze mogę zobaczyć na tym mieście gier, bo oni też tam fajnie precyzują, gdzie niby występuje ten dana zwierzyna. Co to jest? Top, cholera. Łapacze snów. Mam coś. Dwa. Kurczę, doje. Zobaczmy, co oni powiedzą, gdzie jest borsuk. Na borsuka chyba nie polowałem jeszcze, czekajcie. Tak, tak, tak. Trzeba wyszukać. Gdzie to jest? Znajdź. Borsuk. Jest. A tu mi pokazują na tym, na południu. Kurde, to daleko. Daleko. Ale tam też teoretycznie jest, widzę na tym. To powinien tam być. Jak na obydwóch mapach tam pokazują. O ja. Może tu też są, ale z mniejszym natężeniem występowania. Ale gdzieś zbadałem borsuka, to kurczę byłby gdzieś, nie? Narysowany, ale... Shopy chyba. Nie wiem, jak borsuk wyglądałby w tym rysunku. A tam na dole coś było? Czekajcie, bo pokazują, że borsuk powinien być tu. Cholera tego borsuka. Usuń to. O. Nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie szukać tu borsuka. Gdzieś go zbadałem, ale nie pamiętam, gdzie to było. To może być... Nie duża ta mapa. Dobra, może przejadę się tu, zobaczę, że rzeczywiście te okolice zbadam pod kątem występowania borsuka. Po drodze może wiewiórka się jakaś trafi. To mnie nie jakaś, musi mieć trzy... gwiazdeczki. Więc jakaś mnie nie satysfakcjonuje. No łosia tam raczej nie spotkam, bo łoś tak bardziej w północnych regionach będzie występował, w górskich. Ale dobra. Jedziemy. Wiewiórka and borsuk to jest cel na dziś, na teraz. Co to jest? Cholera, myślałem, że borsuk. Już nie pamiętam, jak się wyglądał borsuk. Niby go zbadałem, ale kiedy to było?
Może polowałem nawet na niego. To już dawno musiało być. Zwolni. Trzeba się przebrać. A to nie to. Co on tu włożył? O. Tam będzie gorąco. To on tam jakiś problem do mnie ma? W ogóle do mnie gada? Co to jest? Widłoruch, a to martwe. Trucho to nie, na trucha nie poluję. A bizony też nie, nie potrzebuję na razie. W razie to wiadomo, że tu są. Ciężko tu się poluje na te zwierzęta, znaczy ciężko znaleźć. Bo jeszcze te 1, 2, 3 gwiazdki zrobili, to jest dopiero trudne wyzwanie. Gdy w ogóle chodziło o samo znalezienie, to jeszcze, ale już później chodzi o jakość tej zwierzyny, to naprawdę trudne. Te indyki mi wkurzają. One często się mylą z jakąś inną zwierzyną. Wiewiórki to chyba... To nie, nie, wiewiórki w lesie generalnie powinny być. Dobra, króliki mogą być gdzieś na jakichś polach. Zobaczymy. To jest królik. Królików jest mnóstwo, chyba najłatwiej upolować królika tu. A i widłorogów i jeleń jest też w cholerę. No to tak. Morning, morning. Dziki. A trzy gwiazdki. Może warto? Jeszcze czym się podobało na dzika? Też jakiś tucer? To. Kurde, karabin. Teraz go wytropię? Gdzie on jest? Chodź, płotka 2-0. No super! Jak ja go trafię tu. No gdzie tam uciekasz? Chodź, chodź, chodź. A
teraz wolniej, płotka. No nie, się wystraszył, kurna mać. Powinno. O, srańcu. Easy now. Nie musiałem na niego polować, ale pamiętam, jak szukałem dzików na trzy gwiazdki. Też trochę się... Okej. Ale trochę zebrałem. Trochę się za nimi nabiegałem generalnie, także wolę sobie, jak jest okazja, jedną czy dwie skóry mieć w zapasie. Nie zaszkodzi. Ej, czekajcie, wiewióreczka? No dwie. No tak, ale w lesie są. To nie. To sobie pozwolę żyć. Nic mi z takiej dwugwiazdkowej. O tym właśnie mówię, nie? Czasami trzeba wykorzystywać okazję, że coś się samo trafi. Jak ten dzik. Potem się może okazać, że będę musiał dzika uporwać, bo skórę będę potrzebował, nie będę go mógł znaleźć, ni cholery. Bo to często tak bywa. Jak się czegoś szuka, to potem nie idzie tego znaleźć. Owszem, warto czegoś szukać, nie? Bo tak nie będę sobie bez celu jeździł. Jakiś cel trzeba mieć. Ale niekoniecznie jest to takie proste w realizacji tego celu. Lepiej mniejsze cele po drodze też realizować. Jak się nadarza okazja. Nie mi tu każesz wjechać? Powaliło? Oni mnie stąd wypędzą. Już tu raz. Nie. Cicho. Jadę sobie bokiem. Nie wierzę na waszą posesję. A, spoko. To nic za problem mają. Jadę drogą cały czas. To jest za ogrodzeniem. Za debile. Mafia jakaś, kurde. Tu ochrona jesteście, ja coś nie widzę. On za mną widzi, że cały czas na czerwono mam? Nie. Czerwono mi na mapie pokazuje. A! Cel wyciągnij. To jest to. Przygotujmy się. Nabór suka. Ja mam nadzieję, że tu będzie. Chociaż jest las, więc może wiewiórkę upoluję. Jak nie borsuka. Borsuka też bym chciał. Miejmy już to z głowy. To co to jest? Ten indyk, cholerne indyki. One mi się mylą za każdym razem. Jeszcze nigdy nie miałem potrzeby polować na niego. A czekajcie. Arturo, zejdziemy z konia. Czekaj, tam. Ej, koleżanko, gdzie ty idziesz? Kto ci pozwolił? No ej, kurczę, ten koń jest nie... Nie słucha się mnie. Idą te ziomy tu za mną? No powaliło? On tu biegł za mną cały czas? Chodź no. Wyszyszczało do... Czy go powaliło? A, jeszcze go kradnę. Dupię mam tą reputację. Ja nie czuję się w ogóle winny. A, obniżcie mi. Za coś czego nie zrobiłem. Ziomuś sam miał problem do mnie i jeszcze ja tracę reputację.
chciałby na pięści załatwić temat, to byśmy na pięści załatwiali. Wyskoczył do mnie z karabinem. Podejrzewam, że to jest to na wiewiórkę. Więc sobie łuk wezmę. Łatwiej jest. A czekajcie, bo to jest tu, nie? Łatwiej się właśnie tak poluje. No, możesz być w pobliżu koniku. Teraz za mną lezie, a wtedy uciekał. Chyba, że czuł tego złego pana, co za nami podążał. Jest tu pusto, kurczę. A tam ktoś jest? Ej, dzień dobry, Rek. Dzień dobry, Rek. O cholera. Cholera, to wrogowie. Czekajcie, koniku, jednak muszę na chwilę małą zamiankę zrobić, karabinek. Bo sztucer to nie, bo mam mało amunicji, a zresztą mało obrażenia zadaję. Dzień dobry, Rek. O cholero jest. Chowaj się. Nie sądziłem, że to aż tak. Chowaj się. Chciałem nie mieć pełnego życia, że mi tak szybko zeszło. Dobra. No co we mnie kropisz? Chodź tu. Gdzie? Tu, widzę cię. Jest... A, bo te słabsze lekarstwa pije. No chodź tu. Miotku mały. No, dawaj od razu. A coś zjeść. Mogą być ciastka. Dobra, brandy, dobra, bierzemy. Skoro taka dobra, to trzeba wziąć. Olej do broni się przyda, bo zużyłem przed chwilą. O! Więcej was tu matka nie miała? Oj no. Nie zdążyłem się uleczyć. Jeszcze jakiś? No. Zwiad wrócił. Ja tu sobie tylko zwiedzam ja. O, przeszukajmy ich. Ale brodę miał. Wyszłam od mojej. Brawcy z lemon. Czekajcie, a to? Mieszanka ciastek, weźmy. Warzywa w puszce, weź. I skrzynkę, zobaczmy co tu w skrzynce jest. Piano. No to rzeczywiście cenny łup bardzo. O, kukurydza jest, weź. Rozkwinie też weź. Coś jeszcze tu mamy? Apteczka, zbadaj to. Tonik, okej. Otwarty też.
Fajeczek więcej nie mogę nieść. Chyba sobie zapalę. A to co to jest? To to taki Edwin Arrow. Karta Mistrzów Świata. Okej, okay, odłóż to. Dawajcie tego subrapta, jedziemy z nim. Jeden. Tu drugi. Tutaj się wzbogacę. Okej, okay. Coś jeszcze tu jest? Mam wrażenie, że raczej nie. Ognisko tylko, dobra, spoko. Okej, okay, szukajmy tego borsuka. My tu odciągnęli. Dobre jest tej lokacji, czekajcie, tak? I na mapie pokazywali. Tak, no to w sumie tu gdzie oni nawet. Tu w tych obszarach, okej, okay, szukamy. Szukamy zatem. Badgera. No gdzie jesteś, kolego? Zwierzyny tu nie ma, bo były... Strzały to uciekła. Królik. Aha, to królik robi ten ślad. No to jest dużo tych śladów. Królik. Nieznane zwierzę. To jest to. Dobra, czekajcie, tu coś jest. Jest borsuk. Ale na jedną gwiazdkę. Ale widzicie, jest jako nieznane zwierzę. I tego się obawiałem, że to tak będzie. Jak kolego wygląda z bliska w ogóle? Nie będę cię zabijał, nie musisz się bać. Chcę zobaczyć, jak to coś wygląda. Ale są, jak jest na jedną gwiazdkę, to się trafi na trzy gwiazdki. Ważne, żeby jakiegokolwiek borsuka znaleźć, to jest podstawa, żeby wiedzieć, że w tym danym rejonie rzeczywiście występują. Teraz jest kwestia czasu, aż znajdę. List amerykański, szary. Zabić tego lisa może? A lisa czym? Też sztucarkę? Postępy, gracz. Nie gracz. Postępy. Karabin powtarzalny. Ja pierdzielę, co rusz to inna broń potrzebna. Chodź tu, płotka. A nie, ja mam powtarzalny. Dobra, to cię nie potrzebuję jednak, ale chodź. No tak, bo ja wymieniałem Springfielda na ten. Oj, tu już mi się trochę urwał. Może nie w tę stronę w ogóle. A nie, dobra, czekaj, on tam poszedł.
Ja pierdzielę, jak on daleko odszedł. No jasna cholera, ja dojdę do... czekajcie, co to są? A. Nie, nie było sensu. No teraz to wyście powariowali. Kto się ma tu ogarnąć w tym? Ja? Kotka, wytropimy tego cholernego lisa wreszcie. To są? Kolejny borsuk na jedną gwiazdkę. To borsuk uciekł. Oj, 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 Alice? Halo, halo? Traciłem lisa z pola widzenia. Co? Nieznane zwierzę. Kurczę. I spieprzył mi. Zobaczmy, do czego to prowadzi. Jeleń, jeleń. Królik na 3, a to nie. Króliki akurat nie będę polował, bo ich jest wszędzie dużo. Nie, ale chyba się oddalam za bardzo, mi się wydaje. Znaczy może... One są wszędzie, te borsuki. Ja też za bardzo nie chcę iść tam w tamtym kierunku, tam już są te aligatory dalej. Tam wrogo. No idę sobie, idę. Tacy nie mili, kurde. Wiewiórka, no dwie. Czekajcie, bo ja tu trochę chyba zakołowałem. Okej, tu jestem, no to sobie pójdziemy tak teraz prosto. Też na 3. Dobra, że kolejnego dzika nie będę dzisiaj polował. Jednego polowałem w starcie. Zobaczmy, co tu jest. O, kolego! Tego nie spartolić nie możemy.
Idziemy, jest nasz, kurde, jest nasz kolega. Kolego miły. Czy dasz mi się upolować? On reaguje na to? Kurde, w tej trawie ciężko będzie go utrafić. Jeszcze na górkę wszedł. No cholera. A ta już perspektywa była dobra. Ty kurczę. Nie zgubiłem go? Jeszcze raz wróćmy się. Dobra, zaryzykuję. Ale chyba mnie w pole wybił ten borsuk. Pierdyle. A może nie. To był dobry? To był ten? Mam nadzieję. Dobra, mamy go. Oj, do plecaka. Dobra, super. Jest upolowany. Jeszcze wiewiórka, nie? Wiewiórka to raczej wszędzie występuje. Czekajcie, jeszcze zobaczmy. Zobaczymy, zobaczmy. Cześć, wiewiórka. Czekaj, tu. Chimpunk. Niby tu jest, ale nawet więcej. Czekajcie, więcej ich pokazuje. Wiewiórek więcej jest. Czekajcie, jak to wygląda. Tu. Wzdłużka, tak, wzdłużkę tej drogi. Okej. Dobrze pokazuje? Czy to przybliż bardziej? To jest to? No, w tym obszarze. Dobra. To tu idę. A na wiewiórkę już łuk trzeba wziąć, nie? Chodź tu, płotka. Przełączę jeszcze. O. Widział transmisję. Dobra, wiewióreczko. Gdzie jesteś? Oj, tu płotka. Bo łuk potrzebuje. Jak pierdziele, fajnie przyjdzie. Idziesz? To dzik cię goni? Daj łuk. Mam tylko trzy strzały. A, zwierzynę drobno. Dobra, wyjedźmy.
Wejdźmy na konie i przejdźmy kawałek. Chyba wąż tam był. Cię wystraszyło. Dobra, idę na poszukiwania wiewiórki. Tu zejdziemy. Tam coś jest, ale nie wiem co. Podejdę, co się okaże. Lisek. Nie, nie, wiewiórka nie będzie nieznanym zwierzęciem. A to. Dwie gwiazdki. Ale są, dobra. Spoko. Chodzimy sobie tu zatem, w tym obrębie. Królik. Właśnie ich tu sporo można spotkać, to te stare... Skunks, ojej, ciebie nie. Jeszcze mi... Seruinie na mniej. Będzie dziki tu są. Okej. Tam dziki, a to? Ale kości. Są króliki. To nie. Lis. Czerwony. No chcę się skupić na tej wiewiórce. Sam widziałem wiewiórki na trzy gwiazdki, a tak nie polowałem, a nie sądziłem, że to będzie tak szybko im potrzebne. Oj kolego. Ale miałeś pecha. Artur, szukaj, szukaj. Juchaj wiewiórki. Jest wiewiórka. Królik. Pytoń, królik. Lis. Która jest godzina? 17 już, 49. A, dwie gwiazdki, dobra. Kurczę, ale jak są na dwie gwiazdki, to teoretycznie na trzy też powinno być. Bardziej by nie sprecyzowali, czy to ma być wiewiórka czarna, szara, bordowa, czy pomarańczowa. To ma być wiewiórka po prostu. A wy co tam robicie, koledzy? Posłuchajmy. Get down and cover now! The band wants ours, soldiers! Ah!
O kurde, ale dostrzałem. No tego się troszkę nie spodziewałem. No ja 40 dolców mi wzięli. Co za dziady. Gdzie jestem? To tu by musiał iść w lewo, dobra. I w lewo. Zjedz coś, bo ty jesteś niedożywiony i potem tak szybko cię zabić, kolego. To dużo daje, o to weź. Pojdź za mną. Teraz godzina, ile byłem nieprzytomny? A, w sumie nic nie byłem nieprzytomny, od razu się ocknęłem. Dziku, gdzie są wiewiórki? Powiedz, oszczędzę cię. Ej, ja coś popierdyliłem chyba. Tam, gdzie? Drugą muszę iść. Tam. U cholera mnie walnął. Borsuk, teraz borsuka mi tu dajecie. Wiewiórek chcę. A tu coraz ciemniej. Takie ma zwierzę jak wiewiórkę, to będzie cholernie ciężko upolować. Wiem, że dzionek starczy na to. Nie, te dziki powariowały tu. Gdzie tu robicie ślady fałszywe? A lipa ciemno się robi. Jedynie jeszcze w tym trybie coś widzę. Nie, to nie ma szans, że ją zobaczę. Przestańcie tu biegać, bo was wszystkich pozabijam. Daleko przeszedłem w sumie. Czekajcie. Squirrel.
Western Grayscale. No, tu pokazują gdzie indziej, że jest najwięcej wybiórek. Dobra, mogę się tam udać w sumie. Because jest mi po drodze. Dobra, to jest tu. Dakota River. Idziemy tu. Chodź, koniku, jedziemy stąd. Zbliżymy się do obozu. Tam upoluję wiewiórkę i pójdę do obozu sobie tą torbę skraftować. I tak ciemno jest, nie będę pociągu szukał wiewiórki. O nie, koniku. Say what you want about me, but I ain't never robbed no grave. To jest tam gdzie? Takie światło? Dobra, dobra akcja. Brawcy, czy byście chcieli od tego biednego pana napaść, tak? Ja was napadłem już.
Jeden. 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 Tylko? Mi się wydawało, że więcej tu było. No trudno. Nie chodzę za tobą. Która godzina? Pierwsza. A to nie... Warto i spać. Niedługo. Jeszcze lej chciałem zacząć, tylko co to jest. Gdzie jest pani wiewióreczka, się pytam. No, wtedy sobie chodźmy. Ale tu ciemno, ja powiedziałem. Tego czasu dzików szukałem, no nie było ich nigdzie. Teraz gdzie jadę, to są dziki. O to wierzyłem, że teraz tak strumo zjechać? Pierdele.
down. O, kolego! Łaj pode mną! Discrole, o wygnidy. Też stoi koło mnie i pach, pach, kurna. Co to miało być? Chodźcie. Napad. Debilu! Ja pierdzielę, co on tu zrobił, wyskoczył stamtąd. Jeść go obrabować, a nie wyskakiwać z wiaduktu. Jeszcze żyjesz. Kurde, jakie maski. Worek na łeb, dziury w oczy i... Po co wam to było? Po co wam to było, koledzy? A to już tu jestem, okej. Okay. To rzeczywiście sensownie chodziłem na tego konia. Godzina? Piąta, zaraz będzie świtać. Może akurat. Ej, jest, 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 jest. Patrzcie. To miejsce było jednak trafne, bardzo trafne. Tylko zszedłem z konia, żeby biurka na trzy gwiazdki. Gdzie ono jest? Spokojnie, postaram się jej nie spłoszyć, dlatego idę powoli. To jest ono? Mamy ją? Strzał oddawaj. Bingo. Mamy to. Idziemy do obozu. Kawałek jest, ale idziemy. Łotka. Jednak od razu trzeba było tu wiewiórki szukać, a nie latać tam. Nie wiem, czy takiego farta miałem akurat, czy rzeczywiście taka dobra miejscówka na wiewiórki. W sumie za łosiem też bym mógł tu wypatrywać, bo właśnie gdzieś w tych okolicach chyba też występuje przy tej rzece. Jak patrzyłem kiedyś te miejsce jego występowania. Rzadko, ale zdarzyć się może.
A, wróciłem. Awantorbę sobie zrobić. Idziemy do Pearsona. A budżet rośnie. Co ty robisz? A tu Pearsona chcę. No nie, najpierw przekaż. Ja już wiewiórkę nawet miałem. Tu mam dwie, dobra. Jedną wiewióreczkę i... To jest kura, szopanie. Opa, zły stan. Borsuka, o. Ach. You know, Arthur, I can always make you a new satchel if you're tight on space. To jest to, tak? Torba na składniki. Well, that'll do me nicely. Thanks, Pearson. Kurę pantery tu bym jeszcze potrzebował do tej torby na rzeczy niezbędne. My items are one of a kind, Mr. Morgan. Okej. Remember, you won't find something like this anywhere else. Kompendium mamy coś, dobra, zobaczmy. Torba na składniki zwiększa ilość materiałów do wytwarzania, jaką możesz przy sobie nosić. A, to chyba są takie po prostu ulepszenia tej torby, nie? Ale, a panterę gdzie ja znajdę? Ciekawe, gdzie pantery są. Także pantery nie kojarzę. Zobaczmy, pantera. Nie, czekajcie. Tu. Okej, wyłącz to. Pantera. Nie wiem, czy to nie będzie po angielsku. Część jest po polsku, część po angielsku, tak później. Znajdź. Pantera. Nie. Nie, to jest inaczej. Czekajcie, a w tym? W angielsku pantera to panter, nie? Też nie ma. A tu? Panter, zobaczmy, czy jest. Panter jest. O, jest, a mapy nie ma. Gdzie jest? No, to jakaś lipa. Tutaj. Gdzie jest pantera? To jest pytanie. Ciekawe, gdzie to występuje gówno. Tu jest jakaś mapa, ale to na jakiejś innej stronie. Ale to filmik. Grafika weźmy. Legendarna pantera to nie... Panther Location Guide. Tam gdzie byłem, a nie widziałem tam pantery. Cokolwiek piszą, że dużo też panterek, a to pojedziemy w to drugie miejsce. Czekajcie. Dużo panter. Jest też, gdzie jest to? La Grasse. Tu. Oj, to może być wyzwanie i to nie lada. Bo jak dotychczas polowałem głównie na zwierzęta takie o roślinożerne, że tak powiem. Tak teraz celem jest drapieżnik. No, z drapieżnikami bywa różnie. No, dobry, dobry. Więc jedziemy upolować drapieżnika. Pytanie, kto koło poluje? Czy pantera mnie, czy ja ją? Ale nie wiem czym. Obstawiam, że karabin może być dobry. Zobaczę, czy mam w kompendium pantera, ale wątpię.
To może być sprawę. Prawe wyzwanie. Tamte zwierzęta przede mną uciekały. Pantera raczej nie będzie uciekać. Będzie chciała mnie załatwić. I to szybko. Tu trzeba uważać. Bo aligatory są spoko, to są mało mniej ruchliwe. Czajkę robią, ale są mniej ruchliwe. Nie są takie szybkie, a pantera wyskoczy z krzaka, nawet nie będę wiedział gdzie i kiedy. I czasem mnie capnie. No to trzeba uważać. Ale dojedziemy, to się przekonamy. Przede wszystkim trzeba tam dotrzeć. Panowie, puśćcie mnie przodem. Przede mną dalsza droga niż przed wami. No i niby drugie miejsce występowania pantery jest tam, gdzie wcześniej polowaliśmy na borsuka. Ale sporo tam biegałem i pantery nie widziałem, także... Stwierdzam, że najpierw pojedziemy tu. Podobno tak występują. Jaka jest rzeczywistość, się okaże. Idealnie na wprost mnie. Za tymi skórzami gdzieś tam. O, mini. O, strzelanina jakaś, coś się tam dzieje. Ta broni nawet żadnej nie mam. Karabinek. To jest, co się dzieje? Gdzie, co, jak? No jedź! Kto tu jest zły, a kto dobry? Ty zły. Fire on it.
Zabiłem ich. Zabiłem jego braci, ale. Jesteśmy kwita. Nie będziesz mi groził. Jak wszyscy, to wszyscy. Dead. Chciałem policji pomóc tym razem, a tu dupa. Ale to byli szubrawcy? Jak było przy nim napisane? Szubrawcy! To ja... Dobrze postąpiłem, że policji chciałem pomagać. Jeszcze czego, że tym ginidom pomagać miał. Ich to obrabować, tylko nic więcej. O nie, to jest załatwili. Pana policjanta też. Mu się nic nie przyda tu. Chodź na konia. Jedziemy dalej. Gdzie tu? Tesla. O, więź z koniem wzrosła, jak miło. Wytrzymałość też wzrosła. Aligatory widać, tego jest od groma. Czyli to gdzieś tu, a mam panterę w ogóle? Postępy? Kompendium, zwierzęta i jedziemy. Czy coś wygląda na panterę z tego? To jest puma. A to? Mamy kod domowy. Nie mam. Ciemno sobie wezmę ten karabin. Idziemy. Zrobię krótkie obejście. Jeśli nie, no to zostawimy to na kolejny raz. Albo zaprzynętę robić, ustawicie, niech mnie znajdzie. Czasami może być, że znienacka mnie zaatakuje. Kici kici, koteczku.
Kici, kici. 0 śladów jakiejkolwiek zwierzyny. Zeżryj mnie, koteczku. Gdzie wiesz, jest? Serio, tu pantera ma występować? Dziki są. Coś mi się wierzy, nie chcę. Coś mi coś się nie chce wierzyć, że tu pantera jest. Dobra, wiecie co? Zostawimy panterę, ja sobie też doczytam, gdzie... Czy rzeczywiście tu są, gdzie ewentualnie są? Bo coś mi się nie chce wierzyć, że to jest lokacja jej występowania. Dziki owszem, aligatory też się nie dziwię, ale panter? Dobra. To na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Hej. Thank you.